Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pawlison96, a to jest kolejny odcinek z serii Psiaki. No i tak, ostatni odcinek nagrywałem drugi raz, ponieważ za pierwszym razem YouTube doczepił się do muzyki. Ale w następnym podejściu do nagrywania ściszyłem odpowiednią muzykę i co tu więcej gadać. Oczywiście też czasem sorry za dźwięki w tle. Dobra, ale teraz skupmy się na grze. Ostatnio w tej grze nauczyliśmy zwierzaka dwóch najtrudniejszych sztuczek, które tak naprawdę powinny być dwiema ostatnimi sztuczkami. No i teraz, no i oczywiście nauczyliśmy sztuczki siad też i wszystkich sztuczek przysiadzi. Tak jak nazwałem ten odcinek właśnie, znaczy tamten odcinek. No i dzisiaj nauczymy kolejnych sztuczek. Oczywiście poza wizją jedyne to zrobiłem, znaczy dużo się nie działo właściwie poza wizją. Jedynie co, to tylko statystyki robiłem do 97 tom, a tom do 99. No a te to do 100. No i oczywiście przy okazji zmęczyliśmy trochę, znaczy zmęczyłem tego psa. Jeszcze nie szedł spać, więc no, więc jego po prostu starczyło energii zwierzakowi, żeby wszystko dobić do 100 wyprawy. Dobra, i co tam jeszcze? Oczywiście przy okazji już 930 zarobiłem w tym sklepiku. Znaczy nie w sklepiku, tylko za sztuczki. Dobra. A więc zobaczmy, może. No i przy okazji też posłuszny już jest. Wstań, hop. Czy zrobi? Zrobi. Bardzo ładnie. Jeszcze raz. Niestety to się będzie zawsze, to nie da się na 100% tego. Nawet jeśli będziemy mieli 100% inteligencji, wytrzymałości, zwinności i posłuszeństwie, to i tak przy tym on nie będzie miał zawsze 100%. Wstań! Wstań! Hop! Co, nie wykonałeś sztuczki? Wstań! Moment. Bardzo ładnie. No to sposób mamy bardzo ładnie. 100% i akurat skończyły się przysmaki. No to w takim razie. Bardzo ładnie. O. Potrząśnij. Bardzo ładnie. I głos. Nie. Dobra, nieważne. Teraz zajmijmy się tym, co trzeba. Czyli dajmy mu wody. Dobra. Przy okazji pójdziemy do sklepu i kupimy nowe ciastka, bo żeby uczyć sztuczek zwierzaka, to musimy posiadać to przysmaki. A zobaczę, co się staje, jak bez przysmaków będziemy uczyć sztuczki. Nie zwracajcie uwagi na dźwięki w tle. Czyli tak. Co chciałem? A właśnie, sztuczek uczyć. Dobra. A więc pierwsza sztuczka na dziś to waruj. Waruj bardzo ładnie. Jak widzicie, to nic chyba nie da. Z tego co widzę. A więc musimy przynieść, znaczy musimy kupić. Wiecie co, mam tyle kasy, że chyba kupię wyśmienite przysmaki. Nie wiem, czy to się różni od zwykłych, ale dobra. A więc jeszcze raz. Dobra, zostawmy tak. Waruj bardzo ładnie. No i tak będziemy teraz uczyć zwierząt. Waruj bardzo ładnie. O, już się nauczył. Rzeczywiście to jest pojedynczy uczeń. No dobra, sprawdźmy, czy umie teraz. Trzeba jeszcze to poćwiczyć. Siad. Waruj. Bardzo ładnie. Dobra. A więc tak. To teraz nauczmy go kolejnych sztuczek. No. Nie, moment. Obróćmy się.
Bardzo ładnie. Co jest? Nie będę wszystkich sztuczek naraz zrobił, bo to nie ma sensu. Zapomnij. Ja chcę to. Przewróć bardzo się. Bardzo ładnie. Już nauczyliśmy go. Oczywiście, czy jeszcze będzie trzeba powtarzać, to... Przewróć się. O, on już umie. Bardzo ładnie. No, bo ma 100% wszystkiego. No, niedługo będzie zmęczony, ale myślę, że jeszcze zdążymy. Teraz tą sztuczkę... Kryj się. Kryj się. Bardzo ładnie. Kryj się. Bardzo ładnie. Już nauczyliśmy go kolejnej sztuczki. Ciekawe, czy będzie umiał. Kryj się. Będzie umiał, bo 100% statystyk. Bardzo ładnie. Jakie sztuczki są jeszcze należące? Dobra, chyba wszystkie, tak mi się wydaje. Mogę policzyć zawsze. Raz, dwa. Tak, wszystkie to są sztuczki. Już nie ma więcej sztuczek. Jeszcze jest jedna sztuczka podstawowa, bez której nie wejdziemy nawet do konkursu. Musimy oczywiście nauczyć do sztuczki spaceru. Co z czym oczywiście nie będzie problemu. Spaceru. Bardzo ładnie. Spaceru. Bardzo ładnie. To jest trudniejsza sztuczka, więc kilka razy będziemy musieli to przećwiczyć. Spaceru. Bardzo ładnie. Więcej niż dwa razy. Chyba, że źle. Chyba, że się pomyliłem w liczeniu. Zobaczmy, czy umie. Spaceruj. Spaceruj. Musimy to teraz z nim ćwiczyć cały czas. Bo to jest jedna z trudniejszych dla niej. Bardzo ładnie. Spaceruj. Bardzo ładnie. Spaceruj. Jeszcze. Spaceruj. Ostatni raz. Bardzo ładnie. Dobra. Co by tu ma? Aha, nic, dobra. A więc tutaj. Dobra, już się wyspał. A więc w takim razie konkurs. Na poziomie trudności łatwy. Ukłoń się. Siad. Siad. Spaceruj. Wstań. Hop. I się nie. Udało się. Siad. Ukłoń się. Daj łapę. Potrząśnij. Daj głos. Przewróć się. No i widzicie. Tak oto zaliczyliśmy pierwszy poziom na poziomie trudności łatwy. I to tyle w takim razie. Teraz załatwimy na średnim. Też poziom pierwszy.
łapę. O-o. Daj łapę. Daj łapę. O-o. Daj łapę. Kryj się. Zdarza się. Spaceruj. O-o. Kryj się. Daj głos. Poproś. No i udało się na szczęście. Ale już zapominał się, niestety. Daj łapę. Bardzo ładnie. Dobra, i jeszcze poziom trudności trudny. Daj głos. Poproś. Spaceruj. Na początku jest łatwo, tak naprawdę. Później dopiero może być trudno. Stań, hop. Przewróć się. Waruj. Dobra, niech sobie zdechnij, ty. Waruj. Daj głos. Zaletą psa jest właśnie to, że dużo krócej udaje zdechłego niż kot. Ale to i tak nie wystarczyło, żeby zająć pierwsze miejsce. No i tak. Tu mamy oczywiście jeszcze sztuczkę dnia do wykonania. Uważam, że mam jak najszybciej ją wykonać. Uwaga. Hop. Gotowe. Wykonane. Dobra, a teraz wracamy. Więc tak, odcinek odpowiedzi jeszcze oprawię, bo na pewno w tle mi się nagrał sporo dźwięków, więc będę się to poprawić. No i tak, poza poza odcinkiem, czyli między właśnie drugim a trzecim odcinkiem, to zarobię odpowiednią ilość kasy, żeby móc po prostu wykupić wszystko z tego miejsca, znaczy z tego sklepu. Jak już tyle będzie kasy, to wtedy was powita. Ale to nie wiem, czy uda mi się w jeden dzień to zrobić, więc możliwe, że przerwa będzie dłuższa niż jeden dzień od tej gry. Muszę przygotować odcinek, wrzucić go, sprawdzić jeszcze ewentualnie dodatkowo i udostępnić. A potem muszę się zająć w tej grze właśnie, zarabianie. Na tych konkursach będziemy zarabiać i to tyle. A więc to tyle. Oczywiście pamiętaj o łapce w górze pod tym filmem. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, to zrób to teraz. I pamiętaj o dzwoneczku. Jeśli jeszcze nie kliknąłeś dzwoneczka, to też go kliknij. Po zasubskrybowaniu kanału. A więc to by było na tyle. Żegnam się z wami wszystkimi. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka mojego Zagrajmy. Na razie, cześć!